po tragicznym pożarze w Poznaniu założyli zbiórkę. I się zaczęło. Coś niepojętego. Katarzyna Figura wystąpiła w niezliczonej ilości filmów i spektakli teatralnych, jednak pomimo bogatego dorobku nie zamierza zwalniać tempa. Okazuje się, że studenci z gdyńskiej szkoły filmowej podsunęli artystce bardzo odważny pomysł. Czy gwiazda polskiego kina jest gotowa na to, by go zrealizować? Katarzyna Figura zrobiła imponującą karierę. Katarzyna Figura w trakcie swojej imponującej kariery zyskała status prawdziwej gwiazdy, a z czasem legendy polskiego kina. Popularność zyskała już w latach 80., jednak wciąż nie zwalniała tempa i wystąpiła m.in. w kultowych komediach sensacyjnych Juliusza Machulskiego czy filmach Marka Koterskiego. Dziś 62-latka jest nie tylko ikoną aktorstwa, ale także wykładowczynią w gdyńskiej szkole filmowej. Już od ponad dekady gwiazda Och Karol II spotyka się ze studentami i wprowadza ich w tajniki pracy przed i za kamerą. Artystka nie ukrywa, że jest z tego powodu bardzo dumna. Odkąd zamieszkałam w Gdyni, pracuję z młodymi, fantastycznymi, bardzo kreatywnymi ludźmi, którzy kształcą się m.in. na reżyserów filmowych, cytuję aktorkę magazyn Życie na Gorąco. Katarzyna Figura doczeka się filmu autobiograficznego? Okazuje się, że studenci Katarzyny Figury coraz częściej namawiają aktorkę do nakręcenia filmowej biografii. Początkowo na ten pomysł zareagowała śmiechem. Z czasem jednak zaczęła myśleć, że może wyjść z tego ciekawa produkcja. Gwiazda nie ma wątpliwości, że jej życiorys jest wprost wymarzonym materiałem na scenariusz. 62-latka nie byłaby sobą, gdyby nie miała jednak pewnych zastrzeżeń. Warunek jest jeden, to ona musi zostać scenarzystką swojego ekranowego życiorysu. Wygląda na to, że poczyniła już w tym kierunku pierwsze kroki, intensywnie notuje wspomnienia z dzieciństwa i stara się jak najwięcej szczegółów odtworzyć z pamięci. Katarzyna Figura przeszła długą drogę. Na wyreżyserowanie takiej produkcji na pewno znajdą się chętni. Przeszła długą drogę. Mógłby to być film o kobiecie, która przeżywa życie jak chce, ale wciąż targają nią skrajne emocje, bo trzeba pamiętać, że kiedy robiła karierę, jej synem Aleksandrem z pierwszego małżeństwa zajmowali się rodzice. Szalała z tęsknoty, ale jednak wybrała pracę, karierę, co absolutnie jest usprawiedliwione, bo byłaby szalona, gdyby nie spróbowała, mówi dziennikarzom Życia na Gorąco twórca filmowy, który chciał pozostać anonimowy. W życiorysie Katarzyny Figury nie brakowało trudnych chwil, o których zapewne nie będzie łatwo opowiedzieć szerokiej publiczności. Artystka czuje się jednak gotowa na to, by przedstawić własną historię. Nie żyję już w strachu i lęku. Znów mogę myśleć o sobie, realizować swoje plany i być sobą. Mogę też spełniać marzenia i odważnie po nie sięgać, zdradza w rozmowie z Tygodnikiem.